Witajcie moi drodzy na kolejnym podcaście. Dziś kolejny raz wyruszamy w podróż w czasie do roku 1938. Ale tym razem nie będzie to sprawa z zagranicy, ale z naszego polskiego podwórka. Rzadko kiedy zabieram się za polskie sprawy, ponieważ uważam, że już i tak kapitalną robotę w tej materii robi Justyna Mazur czy Michał Larek. Ale sprawa, o której dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć, przypominała mi bardzo sprawę małej Madzi Sosnowca. A zawsze śmierć dziecka dotyka bardzo mocno. Dlatego też może tak ciężko słuchać o takich historiach, tak ciężko tworzyć takie historie. W szczególności, jeśli miały miejsce w Polsce i są momentami takie wręcz namacalne. Mimo, że niektóre z nich wydarzyły się wiele, wiele lat temu, to jednak śmierć dziecka nie zna i nie ma limitu czasu. Te sprawy smucą mnie niezależnie od tego, czy miały miejsce 100 lat temu, 10 lat temu, czy rok temu. Zatem, jeśli macie ochotę wysłuchać tego, co dzisiaj dla Was przygotowałam, to zapraszam do słuchania. Aby zrozumieć cały przebieg historii, myślę, że rozpocznę od przybliżenia postaci Marii Zajdlowej i jej córki Zosi. Maria Zajdlowa urodziła się prawdopodobnie w kwietniu 1909 roku. Nie znalazłam niestety dokładnej daty, prócz krótkiej adnotacji w jednym z dzienników, który właśnie taką datę wskazał. I ukończyła 7 klas szkoły powszechnej, a na moment opowiadanych za chwilę wydarzeń miała lat 29. Była niewysoką brunetką i mimo tak młodego wieku była już niestety wdową po mężu Leonardzie, który według źródeł był szoferem lub funkcjonariuszem policji, choć częściej widziałam wersję właśnie z szoferem. Leonard niestety zmarł 8 lub 9 lat wcześniej na gruźlicę lub na zawał serca. Znów w zależności od źródeł. I powiem Wam szczerze, że czasem te rozbieżności w źródłach są tak ogromne i tak niesamowite, że często ciężko dojść do jednej i konkretnej odpowiedzi. Zosia w tamtym czasie miała lat 12 i była uczennicą 5 oddziału 18 szkoły powszechnej przy ulicy Trenkera 27 lub przy ulicy Wspólnej 5/7. I próbowałam ustalić, czy w Łodzi nadal jest ta szkoła i z tego co znalazłam, to obecnie jest to szkoła podstawowa numer 101 przy ulicy właśnie Wspólnej 5/7, więc widocznie w dziennikach podawali niekiedy błędną ulicę budynku. Według tego, co udało mi się doczytać też, to Zosia była dzieckiem bardzo chorowitym i sprawiała tym matce wiele trosk. Musiała niestety często przychodzić na wizyty do lekarza, na różne zabiegi i tym podobne. A sama Maria również bardzo szybko wyszła za mąż, za Leonarda, ponieważ miała wtedy zaledwie 16 lat. I była już w tym czasie w ciąży z Zosią, którą urodziła 7 miesięcy po zawarciu związku małżeńskiego. Z tego też, co doczytałam, to przed Zosią Maria miała jeszcze jedną córkę, która zmarła kilka dni po narodzinach. Ale prócz tej krótkiej wzmianki nic więcej nie udało mi się ustalić na temat dzieciątka. Zanim Leonard zmarł, rodzina mieszkała przy ulicy Zgierskiej, gdzie Maria prowadziła mały sklep galanteryjny, który po śmierci męża został zlicytowany. I według opisu zamieszczonego w dzienniku 7 groszy z 5 lutego 1938 roku, to Maria była, i tutaj cytat, przystojna i młoda, miała znajomości, uzyskała też po mężu pracę w monopolu tytoniowym, gdzie pracowała przez kilka lat. Jednak praca ta nie była jej spełnieniem marzeń, więc po zwolnieniu trudniła się hafciarstwem i szydełkowaniem, co pozwoliło jej uzyskiwać bardzo drobne dochody w ciągu tygodnia, od 5 do 10 zł. Zajdlowa była również sekretarką Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej w Radogoszczu. Pracowała w kilku stowarzyszeniach kościelnych, regularnie chodziła do kościoła i rzadko bywała na zabawach czy prywatkach. Dziennik utrzymuje również, że młoda wdówka nie stroniła jednak od flirtów z innymi mężczyznami i w domu przy ulicy Chopina 49 na pierwszym piętrze narożnego domu często odwiedzali ją różni mężczyźni, w tym poznany w tamtym okresie 27 lub 31-letni, w zależności od źródeł jak zwykle, Stanisław Gipki, z wykształcenia muzyk, taki muzyk podwórzowy, tak też go nazywano, grając na harmonii. Ale w tamtym okresie był bezrobotny, choć w ilustrowanej Republice z 3 marca
Jest adnotacja, iż Gibke był robotnikiem w tamtym okresie, ale częściej pojawiała się informacja, że był bezrobotnym muzykiem. Widziałam też jedną wersję, jedną adnotację w jednym z dzienników informującą, że Gibke był niegdyś woźnym. Mężczyzna w tamtym okresie mieszkał w domu położonym przy ulicy Pasterskiej 9, na małej uliczce w pobliżu Bałuckiego Rynku i jego sąsiedzi niewiele mogli powiedzieć o Stanisławie, zwłaszcza, że mało bywał w domu i z tego, co przeczytałam w dzienniku Echo z 5 lutego 1938 roku, sąsiedzi uważali go za w miarę spokojnego, ale dość tajemniczego, zgryźliwego i z niezbyt miłym obejściem. Krążyły również plotki, że Stanisław chce się mocniej wkupić w łaski Marii i zostać jej mężem, ale ta ponoć mówiła, cytując dziennik 7 groszy, że nie chce, aby się obce ręce wytrząsały nad jej dzieckiem. Z córką Maria nie rozstawała się mimo próśb rodziny, która wiedząc o niezbyt skromnym prowadzeniu się Marii, chciała Zosię zabrać do siebie. Ale sama Zosia nie wyrażała zbytniej radości na informację, że miałaby opuścić swoją matkę, z którą była bardzo mocno zżyta. Zatem mała chętnie pomagała swojej matce po skończonych zajęciach szkolnych, przy haftowaniu i szydełkowaniu, dochodząc do takiej wprawy, że umiała wykonać samodzielnie 2 swetry tygodniowo. Dziewczynka była lubiana przez szkolnych kolegów, jak i nauczycieli, a okoliczni sąsiedzi czy właściciele sklepów, do których przychodziła Zosia, mieli o niej bardzo dobre zdanie. W dzienniku Orędownik z 6 lutego 1938 roku wypowiedziała się właścicielka sklepu spożywczego, który znajdował się na rogu posesji. Kobieta utrzymywała, że Zosia była spokojna i skromna. Odpowiadała zawsze grzecznie i roztropnie na zadawane jej pytania i nie okazywała nikomu niechęci. Zosia przychodziła do niej codziennie po barszcz i kartofle, ale często zdarzało się, że nie miała za nie jak zapłacić, co też pokazywało, jak skromnie musiała żyć ze swoją matką. Dziewczynce jednak nie podobał się nowy przyjaciel mamy, czyli wyżej wspominany już Stanisław Gibke. Podczas jego wizyty wychodziła z domu, aby udać się na przykład w odwiedziny do koleżanek lub sąsiadów. I jak wspominała Ilustrowana Republika, to nawet sama Maria, w cudzysłowie, wypraszała córkę z domu, aby mieć ciszę i spokój do jej własnych schadzek z mężczyznami. A Zosia cierpliwie wyczekiwała godzinami na klatce schodowej, aby matka pozwoliła jej z powrotem wejść do domu. Sytuacja ta trwała jakiś czas, aż nadszedł dzień 27 stycznia 1938 roku, kiedy to rozpoczyna się cała historia Zosi i Marii. Otóż tego dnia rozeszła się informacja po pobliskiej okolicy, że mała Zosia gdzieś zaginęła i nikt nie wie, gdzie jest. Koleżanka Zosi ze szkoły, niejaka Krysia Skorupka, z którą Zosia odrabiała często lekcje, ponieważ nie posiadała swoich własnych podręczników, przyszła ze swoją mamą do domu Zajdlów, aby przekazać Zosi, co było zadane tego dnia w szkole. Ale drzwi otworzyła Maria i zbyła dosyć mocno i tak powiedziałabym opryskliwie Krysię i jej matkę. Zajdlową odwiedziła również znajoma, pytając, czy Zosia się odnalazła. Ta odpowiedziała, i tutaj cytat z dziennika Echo z 6 lutego, nie płaczę za stratą córki, bo łez jej jeszcze zabraknie. Zburzenie rodziny było jednak jeszcze większe, gdy dowiedzieli się, że Maria od momentu, gdy ostatni raz widziała Zosię, nie zawiadomiła w ogóle policji o tym fakcie. W końcu, czując się osaczona z każdej strony, udała się na komisariat, choć jej wersje wydarzeń trochę mijały się z prawdą. Jak opisywała Ilustrowana Republika z 3 lutego, Zosia w dniu zaginięcia ubrana była w granatową sukienkę, płaszczyk i lakierki, ale bez żadnego nakrycia głowy. Na komisariacie Marię przyjął sam osobiście komendant inspektor Anatoliusz Elzeser Niedzielski, a ona sama była dość zaskoczona tym faktem, że przyjmuje ją sam komendant. Maria zarzekała się, że jeszcze tego samego wieczora, kiedy Zosia nie wróciła do domu, rozpoczęła poszukiwania córki po pobliskiej okolicy. Wypytywała znajomych, wypytywała kolegów i koleżanek dziewczynki, ale nikt jej nie widział od godzin popołudniowych. 28 stycznia Maria nie kontynuowała poszukiwań córki, ponieważ uważała, że i tak nie ma pojęcia, gdzie jej szukać. Poza tym jej dobra koleżanka, Wiktoria Stefaniakówna, właścicielka sklepu przy ulicy Chopina 23, która została u niej na noc, stwierdziła, że Zosia na pewno wróci, bo co jakiś czas było słychać o okolicznych dzieciach, które wyszły i wróciły po kilku dniach całe i zdrowe. Ale wieczorem Zosi nadal nie było w domu.
Zatem już wtedy Maria udała się na komisariat, aby złożyć zawiadomienie o zaginięciu córki. Ale wtedy minęło zaledwie kilkanaście godzin od ostatniej obecności Zosi w domu, zatem na komisariacie ponoć Maria usłyszała, że jest jeszcze zbyt wcześnie, aby wszczynać jakiekolwiek poszukiwania. Drugiego dnia Maria wróciła z tajemniczym, anonimowym listem od rzekomych porywaczy, którzy grozili Marii, że już nigdy nie zobaczy swojej córki i ma się mieć na baczności, ponieważ skończy jak młoda zajdlówna. To, co spotkało Zosię, miało być odwetem, miało być zemstą pokrzywdzonych osób przez ojca Zosi, od których pożyczył pewną sumę pieniędzy i nigdy ich nie oddał. Problemem było w sumie to, że jej mąż zmarł, jak pamiętacie, wiele lat temu, więc jaki sens miałoby szukanie zemsty i próby odzyskania pieniędzy po tylu latach? Po tylu latach ciszy praktycznie. Ale Elzeser Niedzielski, mając informacje o innych zaginionych dziewczynkach z okolicy, które zaginęły dosłownie kilka tygodni przed Zosią, natychmiast wszczął poszukiwania dziewczynki. Rozesłano liczne telefonogramy z dokładnym rysopisem Zosi, zawiadomiono o zaginięciu wszystkie urzędy i komisariaty policji, początkowo na terenie województwa łódzkiego, ale skończono na całym kraju. Niestety nie przyniosło to żadnych rezultatów, nie przyniosło to żadnych śladów, żadnych poszlak. Jednak inspektor, który nie był funkcjonariuszem od wczoraj, czuł, że matka Zosi może wiedzieć coś więcej na ten temat. Zainteresowała go m.in. koleżanka Marii, która została u niej na noc i przede wszystkim odradzała pójście na policję, jak również postać Stanisława Gipkiego. Ale Zajdlowa zarzekała się, że stosunki między Stanisławem a Zosią były bardzo poprawne. I jej córce nigdy nie groziło żadne niebezpieczeństwo z jego strony. Choć, jak wyżej wspominałam, Zosia nie była zachwycona towarzystwem Stanisława w ich domu. Komendant zauważył, że Maria nie wykazywała również oznak zdenerwowania ani rozpaczy na wieści, że jej córka zaginęła i być może jest w ogromnym niebezpieczeństwie lub, co gorsze, może już nie żyć. Zatem wziął ją w krzyżowy ogień pytań, ponieważ miał duże podejrzenia, że jak mówiłam, matka Zosi może mieć sporą wiedzę na temat jej zniknięcia. Nie uważał jednak, co ważne, że jest ona winna jakiejkolwiek okrutnej zbrodni, ale może posiadać pewne informacje na ten temat, na przykład, że odesłała Zosię do rodziny, aby mieć z nią po prostu święty spokój. Do sprawy ogólnie dołączyli również kierownik Wydziału Śledczego nadkomisarz Polak i kierownik pierwszej brygady komisarz Kowalczyk. Podczas intensywnego przesłuchiwania w pewnym momencie Maria nie wytrzymała, wstała i wyszła z komisariatu pod eskortą posterunkowego Joachimka, który korzystając z okazji rozpoczął swoje małe śledztwo wśród sąsiadów. I niestety dla Marii sąsiedzi ogólnie nie chcieli się wypowiadać na jej temat, a jak już, to nie były to pozytywne opinie, wręcz bardzo negatywne. Posterunkowy Joachimek postanowił również udać się do szkoły, aby potwierdzić fakt, że nikt Zosi nie widział od 27 stycznia, choć Maria zarzekała się, że nie widziała swojej córki od momentu przyjścia ze szkoły. I w szkole faktycznie potwierdzili to, że Zosia od 27 stycznia nie uczęszczała do szkoły, co jest bardzo dziwne, ponieważ nie była dzieckiem, które chodziło na wagary czy bez wyraźnej potrzeby opuszczała zajęcia szkolne, tylko w ważnych przypadkach, jak na przykład pomoc matce przy haftowaniu, zatem zarządzono rewizją w domu Zajdlowej, ale oprócz Joachimka na miejsce udał się również komisarz Kowalczyk. Mężczyźni spokojnie oglądali kolejne pomieszczenia i nic początkowo nie przykuło ich uwagi, ani nie zaniepokoiło na tyle, aby mieć jakiekolwiek podejrzenia, aż do momentu, gdy na stole jeden z mężczyzn, tutaj źródła różnie podawały, który z nich to był, zobaczył prywatną korespondencję. Bodajże był to okulnik z kościelnego stowarzyszenia, do którego należała Maria i na którym to okulniku widniało jej odręczne pismo. I mężczyźnie od razu przed oczami stanął list, który rzekomo Zajdlowa otrzymała od anonimowych porywaczy Zosi i stało się dla niego jasne, że oba charaktery pisma są do siebie bardzo, bardzo podobne. Komisarz jednak nie stracił swoich podejrzeń, ale zabrał kilka dokumentów, aby przesłać je wraz z anonimem do ekspertyzy. Na komendę zostały również wezwane członkinie Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej, do którego należała Maria, aby potwierdzić, czy jest to pismo kobiety. Zarówno koleżanki ze stowarzyszenia, jak i biegły grafolog stwierdzili jednoznacznie, że to Maria napisała list z pogróżkami. Szczególnie charakterystyczny był dwukropek, który Maria stawiała po słowie Łódź przed datą. Jest jeszcze jedna
inna wersja tego porównywania pism, którą przeczytałam w Ilustrowanej Republice z 4 lutego, a mianowicie w momencie, gdy na komendę dotarł list, to wywiadowcy poprosili Zajdlową o próbkę pisma i takim sposobem stwierdzili, że oba pisma są pisane przez tą samą osobę. W każdym razie obie wersje sprowadzały się do tego, że to Maria była autorką tego anonimu. Zajdlowa kilka razy była przesłuchiwana i w końcu za którymś razem praktycznie zostało jej wykrzyczane w twarz, że to ona stoi za zaginięciem córki i ma się przyznać, co się z nią stało. Co gorsza, przeczytałam też, że wręcz wykrzyczano jej to, że zamordowała swoją córkę i ma wskazać, gdzie pochowała jej ciało. Na te rewelacje Maria, znajdująca się na komisariacie, nie wybuchła płaczem czy nerwami, tylko po prostu teatralnie zemdlała. Przybyli na komisariat trzej różni lekarze, trzykrotnie oznajmili, że Zajdlowa symulowała omdlenia i mimo różnych zabiegów lekarskich przez następne 20 lub 24 godziny symulowała sen i omdlenia. Dopiero widząc, że to nie przynosi żadnych rezultatów, w cudowny sposób ozdrowiała, zarzekając się, że nie ma nic wspólnego z morderstwem córki, ale jedynie przyznała się do napisania anonimów. Elzeser Niedzielski wraz z Polakiem udali się osobiście do mieszkania Zajdlowej, aby jeszcze dokładniej przejrzeć zawartość całego lokum. Ponowne przeszukanie przyniosło ekspresowe efekty, ponieważ w dziennym świetle na łóżku Zosi dostrzeżono duże ślady krwi i było już pewne, że niestety dziewczynka musiała doznać krzywdy we własnym domu. Po wezwaniu kolejnej ekipy funkcjonariuszy, Elzeser Niedzielski również ruszył na samotne przeszukiwania dalszej części budynku i terenu wokół niego. Jego uwagę zwróciła kloaka stojąca na podwórzu. Z raportu posterunkowego Joachimka wynikało, że kloaka została już sprawdzona przez dozorcę dzień wcześniej, ale nic tam nie znaleziono. Prowadzony policyjnym instynktem komendant sam postanowił przeszukać to miejsce. Wychodząc z ustępu, zauważył klapę do wydobywania nieczystości. Nakazał odsunąć klapę, aby włożyć tam drąg i zmierzyć głębokość. Ku jego zdziwieniu okazało się, że jest głębsza niż sądził dozorca. I kolejne pobieżne oględziny dołu biologicznego nie przyniosło efektów i dopiero gdy spuszczono tam w maskach tlenowych straż ogniową, znaleźli na samym dole zakopane w odchodach i śmieciach nagie ciało dziewczynki. Na jej głowie widniały krwawe ślady po uderzeniach, i wtedy już nikt nie miał wątpliwości, że jest to 12-letnia Zosia Zajdlówna. Ciało dziewczynki zostało przetransportowane do miejscowego prosektorium, gdzie po umyciu i oczyszczeniu odbyła się sekcja zwłok i sekcję tę przeprowadził biegły lekarz sądowy dr Hurwicz. Zosia według doktora miała na głowie dwa urazy zadane tępym narzędziem, prawdopodobnie młotkiem lub obuchem toporka, które zostały zadane jeszcze za życia dziewczynki, a na jej szyi widniały widoczne ślady typowe dla uduszenia. Sekcja wykazała również, że Zosia straciła życie krótko po spożyciu posiłku, około godziny, o czym świadczyła zawartość żołądka. Jednak dla doktora przyczyną śmierci było uduszenie, a data zgonu nastąpiła wieczorem 26 stycznia lub w nocy z 26 stycznia na 27 stycznia. Elzeser Niedzielski wrócił z powrotem na komisariat z nowinami na temat Zosi, gdzie, jak już wspominałam, Maria w cudowny sposób odzyskała świadomość i dodatkowo wpłynął kolejny anonimowy list, który znów miał być wiadomością od rzekomych porywaczy i zabójców dziewczynki, ale tym razem informacje zawarte w liście wskazywały, że Zosia zginęła przez jej matkę Marię, która przed laty odbiła ukochanego innej kobiecie, a tym ukochanym był nikt inny jak Leonard, czyli zmarły mąż Marii. List ten został nadany dzień przed aresztowaniem i w ten sposób Maria próbowała się zabezpieczyć przed ewentualnym odkryciem jej zbrodni. Według autorki tego listu zabójstwo Zosi nie przyniosło jej ukojenia, więc postanowiła popełnić samobójstwo, ale zanim to uczyniła, postanowiła wyjawić całą prawdę komendantowi. Jednak i tym razem nikt nie dał się zwieść i ponownie stwierdzono, że pismo należało do Marii. Komendant, który wiedział, że Maria ma coś wspólnego z zabójstwem swojej córki, pokazał jej fotografię pokrytego zanieczyszczeniami, kałem, śmieciami i noszącego już pierwsze ślady rozkładu ciała jej córki. Nie zrobiło to na niej większego wrażenia i oddając zdjęcie inspektorowi, zarzekała się, że nie ma nic wspólnego z zaginięciem i morderstwem Zosi. Przez kolejne godziny policjanci próbowali podejść Zajdlową,
mówiąc jej na przykład, że mają już niezbite dowody jej winy i brakuje tylko jeszcze ostatniego badania za wynikami, którego czekają, ale kobieta dalej twardo upierała się przy swoim. Aresztowano również Stanisława Gipkiego i tutaj pojawia się ciekawa informacja, którą przeczytałam w dzienniku Łodzianin z 4 lutego 1938 roku. Jak wyżej Wam wspominałam, to Stanisław chciał ożenić się z Marią, ale to ta odmawiała kolejnego zamążpójścia. Ale według Łodzianina to właśnie Zajdlowa napierała na ożenek. Ale Gipki miał oświadczyć, że rzekomą przeszkodą w zawarciu związku małżeńskiego była właśnie córka Marii. I jak głosiła Ilustrowana Republika z 5 lutego, Gipki miał tak powiedzieć do Marii, tutaj cytat z dziennika: za mało zarabiam, żebym mógł brać na siebie taki ciężar. Twoja córka stoi nam na przeszkodzie. W dzienniku 7 groszy z 5 lutego przeczytałam, że morderstwo Zosi miało być wynikiem zazdrości jej matki o to, że Stanisław zaczął darzyć względami, uczuciem jej córkę i to pchnęło ją do zamordowania Zosi. W każdym razie kobieta wzięła sobie te słowa do serca, bo zapewne już wtedy zaczęła rodzić się myśl, aby dla ukochanego pozbyć się swojej jedynej córki. Prócz Zajdlowej i Gipkiego w areszcie została zatrzymana jeszcze przyjaciółka Marii, czyli wspominana na samym początku Wiktoria Stefaniakówna. 3 lutego 1938 roku Maria próbowała odebrać sobie życie w celi. Cytując Ilustrowaną Republikę z 4 lutego, dyżurujący obok celi posterunkowy usłyszał jakieś przeraźliwe charczenie. Gdy policjant otworzył celę, ujrzał Zajdlową leżącą na podłodze z oczami wyszłymi z orbit, bliska uduszenia. Ta straszna zbrodniarka w obawie przed odpowiedzialnością próbowała odebrać sobie życie. Wtłoczyła sobie w usta aż do przełyku chustkę do nosa. Udzielono jej pomocy i odebrano wszystko, co by jej mogło być pomocne przy ewentualnym nowym zamachu samobójczym. W końcu jednak, jeszcze tego samego dnia po nieudanej próbie samobójczej, Maria przyznała się do zamordowania swojej córki i przedstawiła taką wersję wydarzeń. Przed 10 dniami w środowy wieczór Zosia położyła się spać około godziny 9. Przed zaśnięciem poprosiła matkę, aby ta pozwoliła jej na zajutrz udać się do babci, która mieszkała przy ulicy Jasnej 14, lub do cioci, siostry Zajdlowej, w zależności od źródła. Matka jednak nie udzieliła jej na to zgody, mówiąc, że sama musi udać się na Jasną, no a ktoś musi zostać w domu i padło niestety tym razem na Zosię. Ale dziewczynka nie dawała za wygraną i zwykła rozmowa przerodziła się w sprzeczkę, w której Zosia dość mocno stawiała się matce, krzycząc, że ta ją tylko by w domu zamykała. W końcu jednak dała za wygraną i położyła się do łóżka wraz z książką. Rozłoszczona tym wszystkim Zajdlowa wyszła z mieszkania po proszki na ból głowy lub na ból zęba do apteki, gasząc przy okazji Zosi lampę naftową. Po powrocie Zosia narzekała, cytując: mamusia mi robi na złość. Do babci później pozwoliła, a jak ja czytałam, to mi zgasiła światło. Maria odpowiedziała jej, że nie ma tutaj nic do gadania, bo ona tutaj rządzi, bo pracuje. Potem przyznała, że Zosia przestała już płakać, ale coś jej takiego odpowiedziała, coś takiej odpyskowała, co wyprowadziło z równowagi Marię. W pewnym momencie kobieta nie wytrzymała i chwyciła młotek, uderzając nim córkę dwukrotnie w tył głowy, ale uderzenia nie były silne, ponieważ Zosia nie straciła przytomności i próbując się bronić przed kolejnymi atakami, przed kolejnymi uderzeniami matki, sama zaczęła ją nieporadnie atakować. I w tym niestety momencie dla Zosi Maria wpadła w szał, wpadła w kompletny amok, rzuciła ją z powrotem na łóżko i tam zaczęła dusić. Jak twierdziła później, nie zauważyła nawet momentu, kiedy dziewczynka przestała oddychać i w pierwszej chwili myślała, aby jakoś pomóc swojemu dziecku, wezwać pomoc, szukać ratunku, ale zaraz potem zdała sobie sprawę, że wszelka pomoc nie będzie miała tutaj już sensu i jedynym wyjściem jest ukrycie swojej okrutnej zbrodni. Maria rozejrzała się prędko po mieszkaniu i znalazła dość spory worek, w który włożyła swoją nagą, jeszcze ciepłą córkę. Zarzuciła worek na plecy i zniosła ciało córki z pierwszego piętra. Twierdziła w swoich zeznaniach, że idąc z ciałem Zosi, które potem przerzuciła sobie z pleców na ręce, nie wiedziała po co i dokąd z nim idzie. Chciała je tylko usunąć z mieszkania. Na podwórzu zobaczyła otwarte drzwi od ustępu i tam skierowała się z ciałem. Weszła do ubikacji i w cudzysłowie wysypała zwłoki do dziury, a worek zabrała z powrotem. Następnie całkiem świadomie zaczęła zastanawiać się, jak zatrzeć ślady. Pocięła więc sukienkę Zosi i spaliła ją wraz z bucikami i bielizną. Kiedy na chłodno przeanalizowała, że zrobiła już wszystko, co miała,
Bez żadnych problemów położyła się spać. Sen miała dość twardy, ale śniło jej się, że zamordowała własną córkę. Przeraziła się tak bardzo tego koszmaru, że po obudzeniu dopiero po chwili do niej dotarło, że ten koszmar okazał się prawdziwy i naprawdę pozbawiła życia Zosi. Druga wersja jest taka, bo to znów w zależności od źródeł, że Zajdlowa przez całą noc nie mogła zmrużyć oka, wciąż myśląc o tym, że Zosia niedługo wróci do domu cała i zdrowa. Dopiero w tym momencie Zajdlową ogarnął lęk i zaczęła gorączkowo rozmyślać, co tutaj zrobić, aby odsunąć od siebie wszelkie podejrzenia. Udała się zatem na komisariat, aby złożyć meldunek o zaginięciu córki, jak również napisała sama do siebie znany już nam anonim. Utrzymywała również, że Gibki nie miał nic wspólnego z morderstwem Zosi, ale nie wypowiadała się zbyt pochlebnie na temat Stanisława, mówiąc, i tutaj cytat, on jest, jak mówi, moralnym sprawcą jej nieszczęść. Uważała siebie za dobrą i pracowitą kobietę, która nad życie kochała swoje dziecko, aż do momentu, kiedy poznała Gibkiego. Ponieważ to właśnie on sprowadził ją na złą drogę i sprawił, że zaczęła denerwować się na własne dziecko i przyznała, że mogła ostatnimi czasy wręcz odczuwać nienawiść do dziewczynki. Zajdlowa nie oszczędzała również negatywnych słów pod adresem swojej przyjaciółki Wiktorii, która według Marii wciąż z niej szydziła i drwiła, mówiąc, że Stanisław i tak się z nią nie ożeni, bo kto by chciał, cytując tutaj, wdowę z Bachorem. Smutnym faktem jest to, że jak mówią najbliżsi z otoczenia Zosi i jej matki, to dziewczynka jakby przeczuwała, że coś złego ją spotka ze strony matki i unikała wręcz pozostawania z nią sam na sam. Dlatego też tak bardzo chciała udać się następnego dnia do swojej babci na noc. Jak opisuje dziennik Echo z 6 lutego, zwłoki Zosi zostały przewiezione z prosektorium do domu dziadków państwa Śniegów i ta informacja błyskawicznie rozeszła się po okolicy i przy ulicy Jasnej 14 zaczęły zbierać się ogromne tłumy ludzi, którzy przybyli nie tylko z dzielnicy Wałuckiej, ale i z odległych części miasta. Musiała na miejsce przybyć policja i zmuszona była częściowo usuwać ludzi, którzy zagrodzili całkowicie dojście do tej uliczki. Ludzie koniecznie chcieli obejrzeć ciało Zosi, ale z racji, że ciało przeleżało praktycznie tydzień wśród fekaliów i śmieci, a następnie zostało poddane sekcji zwłok, trumna z ciałem dziewczynki została oddana rodzinie zamknięta. Zdecydowano się na przetransportowanie trumny do domu dziadków Zosi, ponieważ miała ona z nimi bardzo dobry kontakt i to właśnie babcia Śniegowa często zajmowała się wnuczką, gdy Maria oddawała się innym uciechom. Pogrzeb Zosi Zajdlówny odbył się 6 lutego na cmentarzu Świętego Rocha w Radogoszczu i na pewien czas przed wyruszeniem konduktu dziadkowie wyrazili życzenie, aby wieko trumny z ciałem Zosi zostało na chwilę uchylone, aby choć najbliższa rodzina mogła ujrzeć twarz dziewczynki. Punktualnie jednak o godzinie 16 wyniesiono małą, białą trumnę z domu dziadków i ułożono na czarnym karawanie zaprzężonym w dwa konie. Na ulicy słychać było głośny szloch i płacz. Przed karawanem kroczyły dziewczęta, koleżanki ze szkoły Zosi, dalej dwaj księża, a za nimi rodzina, a za rodziną tysiące ludzi, którzy chcieli towarzyszyć Zosi w jej ostatniej podróży. Jak głosił orędownik z 7 lutego, w pogrzebie dziewczynki brało udział kilkanaście tysięcy osób, a dziennik Echo wspomina, że było to nawet 20 tysięcy osób. U wrót cmentarza tłumy były już tak wielkie, że policja była zmuszona zamknąć bramę w momencie wjazdu trumny na teren cmentarza, ale cmentarz był i tak już uprzednio wypełniony po brzegi ludźmi, którzy przybyli tam po prostu wcześniej. Podczas pogrzebu miały miejsce bardzo emocjonalne zdarzenia. Niektóre dziewczynki ze szkoły Zosi mdlały, a nad samym grobem zemdlało kilka dorosłych kobiet. Trzeba było nawet wezwać pogotowie dla jednej z nich, ponieważ nie udało się jej przywrócić do przytomności. Nad trumną Zosi kazanie wygłosił ksiądz Roman, który w gorących słowach opisał tragedię dziecka i grzech matki. Podkreślił, że zbrodnia Marii jest wyrazem oddalenia się wielu ludzi od Boga. Przemówienie kapłana wycisnęło łzy z oczu niemal wszystkich zgromadzonych na cmentarzu, a na świeżym grobie Zosi pojawiło się wiele wieńców i kwiatów i została pochowana ona również w grobie, gdzie został pochowany przed laty jej tata. Ludzie jeszcze długo przebywali na cmentarzu po pogrzebie.
i dopiero późnym wieczorem wszyscy powoli, w takiej ciszy, w skupieniu, w smutku przeogromnym, rozchodzili się w swoje strony. Jak donosił dziennik Katolik z 14 lutego, na polecenie prokuratora z Sądu Okręgowego w Łodzi, zwolniony został Stanisław Gibki i Wiktoria Stefaniakówna. Zostali oni oczyszczeni z wszelkich zarzutów nakłaniania do morderstwa Zosi, jak i do osobistego uczestniczenia w tym okrutnym mordzie. Zatem od tego momentu dochodzenie toczyło się wyłącznie przeciwko Marii. W Ilustrowanej Republice z 6 lutego przeczytałam, że pewne małżeństwo, państwo krzemińscy, ludzie bezdzietni, ale bardzo dobrze sytuowani, prowadzący handel alkoholowy, pragnęli przygarnąć do siebie, a co więcej, zaadoptować małą Zosię, proponując 10 zł miesięcznie dożywotnio w zamian za możliwość zaopiekowania się właśnie dziewczynką. Ale Maria nie przystała na tę propozycję. Dziadkowie dziewczynki również wielokrotnie występowali do Marii z prośbą, że może by zabrali do siebie wnuczkę i dalej wychowywali ją, skoro Maria nie jest w stanie zapewnić jej podstawowych środków do życia, ale i tutaj Maria kategorycznie nie wyrażała na to zgody. Przez ten cały czas Maria znajdowała się w areszcie śledczym, gdzie wciąż toczyło się całe postępowanie. Była również przebadana przez psychiatrów doktora Dzierżyńskiego i doktora Hurowicza w obecności prokuratora Zimińskiego i sędziego Orlika. Badania psychiatryczne wypadły dla Zajdlowej bardzo niekorzystnie. Wykazały bowiem, że jest całkowicie poczytalna i odpowiedzialna swoich czynów. 25 lutego 1938 roku do Sądu Okręgowego wpłynął akt oskarżenia przeciwko Zajdlowej sporządzony przez prokuratora Zimińskiego. Kobieta miała odpowiadać z artykułu 225, paragraf 1 kodeksu karnego. Kto zabija człowieka, podlega karze więzienia na czas nie krótszy od 5 lat lub dożywotnio lub karze śmierci. Rozprawa została wyznaczona na dzień 26 kwietnia 1938 roku na godzinę 9 rano. Przewodniczyć miał sędzia Olszewski, oskarżycielem publicznym prokurator Władysław Kopczyński, a obrońcą Marii mecenas Albert Zaleski. Akt oskarżenia przeciwko Zajdlowej zawierał aż 19 stron druku maszynowego, a do sprawy powołano 13 świadków rekrutujących się z przedstawicieli policji i lokatorów domu przy ulicy Chopina 49. Jak głosił dziennik Echo z 30 marca, rozprawa przeciwko Zajdlowej oczekiwana jest z wielkim zainteresowaniem. I ten sam dziennik, tym razem z 26 kwietnia, trochę tak skacze po datach, na pierwszej stronie wydania z tego dnia wygłosił obszerny artykuł zatytułowany Potworna dzieciobójczyni przed sądem. Paznokcie Zajdlowej na stole rozpraw. Oskarżona nie może znieść ludzkich spojrzeń, tłumy kobiet przed gmachem Temidy. I już od samego rana na placu generała Dąbrowskiego, gdzie mieścił się gmach sądu, gromadziły się tłumy publiczności. Wśród właśnie nich olbrzymią część stanowiły kobiety. Sąd oczywiście był zamknięty, a policjanci utrzymujący porządek przed gmachem nie dopuszczali nikogo prócz osób, które posiadały imienne wezwania w charakterze świadka, bilety, które w ograniczonej ilości zostały wydane, oczywiście członkowie palestry i dziennikarze. Na korytarzach oczekiwał tłum, żony sensacji, więc policji i tak było ciężko nad tym wszystkim zapanować. I jak głosił dziennik Orędownik z 28 kwietnia, przed wejściem do sądu tłum można było oszacować na przeszło 1000 osób. I jak twierdzono, takiego zainteresowania żadnym procesem w Łodzi jeszcze nie odnotowano. Sala rozpraw jednak została już wypełniona przed godziną 9. Świadkowie również zajęli swoje miejsca i gdy o godzinie 9 na salę została wprowadzona Zajdlowa, nie wyglądała jak morderczyni. Wzbudzała bardziej litość niż trwogę, była średniego wzrostu, w granatowym kostiumie, pantoflach na wysokich obcasach ze starannie uczesaną głową. Jak opisał głos poranny, loki nadawały jej nawet nieco kokieterii. Była zgarbiona, blada, nie rzucała nawet okiem na zgromadzoną publikę. Siedziała cały czas ze wzrokiem wbitym w ziemię, wręcz załamana i zmartwiona. Rozprawą przewodził wspomniany już wyżej sędzia Olszewski jako przewodniczący oraz sędzia Grupulski i sędzia Kępczyński jako sędziowie wotanci. Wśród grobowej ciszy co jakiś czas słychać było tylko podciąganie nosem i cichutki szloch rodziny Zosi. Dziennik Echo przytoczył cały akt oskarżenia Marii, gdzie przeczytałam jeszcze inną wersję wydarzeń z tamtego feralnego wieczoru. Otóż Maria utrzymywała, że po kłótni z córką,
kiedy wyszła do apteki po proszki, z córką został nikt inny, a Stanisław Gibki. I wracając z apteki spotkała Gibkiego schodzącego po paczkę papierosów i gdy wróciła do domu, nie mogła nigdzie znaleźć swojej córki i kompletnie nie wiedziała, co się z nią stało. Na pytanie prokuratora, czy przyznaje się do winy, odpowiedziała po długim namyśle, że zabiła, ale nie miała takiego zamiaru. Nie miała jednak dobrej opinii o swoim własnym dziecku. Gdy Zajdlowa była w złym humorze, mówiła córce, że się zabije, na co ta miała jej odpowiadać, cytując, ty tego nigdy nie zrobisz. Uważała, że była spokojna, ale zgryźliwa i niewyrozumiała. Gdy Maria nie mogła jej czegoś kupić, była niezadowolona i wielokrotnie nie chciała jej pomagać w ciężkich chwilach. Maria bardzo często w swoich wyjaśnieniach zasłaniała się brakiem pamięci. Nie pamiętała na przykład, kiedy wyszła za mąż, nie pamiętała dokładnej daty, kiedy zamordowała Zosię i gdy Zajdlowa przystąpiła do własnej wersji tego, co się działo, mówiła bardzo cicho, z drżącym i łamiącym się głosem, przez co sędzia wielokrotnie ją upominał, aby mówiła głośniej. Gdy po pewnym czasie nie była już w stanie kontynuować, zarządzono przerwę, aby mogła dojść do siebie. Przytoczę Wam dialog między sędzią Olszewskim a Zajdlową, który znajduje się w Ilustrowanej Republice z 27 kwietnia 1938 roku. Proszę opowiedzieć, jak było z zabójstwem. Oskarżona prawie szeptem cedzi słowo za słowem. Ciągle jakby łka, ale właściwie jest to tylko jakieś sapanie. Oczy ma zupełnie suche. Gdy Zosia przyszła ze szkoły, zjadła razem z matką obiad i potem zaczęła odrabiać lekcje. Pod wieczór powiedziała, że chciałaby pójść do babki, ale oskarżona jej pójść do swojej matki nie pozwoliła, bo miała sama być u siostry i odnieść robotę. Zosia zaczęła strasznie płakać, ale ja byłam stanowcza i nie pozwoliłam jej pójść. Zosia wzięła książkę i położyła się do łóżka, mnie bolały zęby i głowa, więc poszłam do apteki po proszki. Jak wychodziłam, zgasiłam światło, kupiłam proszki i spirytus salicylowy do twarzy. Gdy wróciłam, Zosia zaczęła mi robić wymówki. Mamusia mi robi na złość. Do babci później pozwoliła, a jak ja czytałam, to mi zgasiła światło. Odpowiedziałam jej, że ja tu rządzę, bo ja pracuję. Nie masz nic tu do gadania. Tak jej powiedziałam. Oskarżona jakby traciła siły. Przestaje mówić, zaczyna zupełnym szeptem i dopiero po ostrzejszym napomnieniu prezesa zaczyna głośniej. Potem już Zosia przestała płakać. Ale coś mi odpowiedziała. Co odpowiedziała? Nie pamiętam. Nie mogę spamiętać, ale musiała się ostro odezwać, bo ją uderzyłam. Czym? Tego nie wiem. Potem się dowiedziałam, że młotkiem. Zobaczyłam dopiero na drugi dzień, że to był młotek. Oskarżona jakby nie chciała dalej mówić. Znów ją prezes skłania do mówienia. Ona się zerwała, uklękła na łóżku i podniosła do mnie ręce. Czy to były pięści? Nie. Miała dłonie rozwarte, ale oczy miała jakieś dziwne. Jakie dziwne? Miała oczy silnie zdenerwowane. I co dalej? Proszę mówić głośniej. Chciałam ją przytrzymać, bo ona się na mnie rzuciła, jakby chciała na mnie krzyczeć, czy mi wymyślać. Wzięłam ją za ręce i przycisnęłam do łóżka, a druga ręka za... Zajdlowa milczy. Za co? Zajdlowa dalej milczy. Za szyję, czy tak? Chyba. Czy ona się wyrywała? Nie wyrywała się, nie pamiętam tego, ale był taki moment, że od razu odpadła. Zaczęłam ją wtedy szamotać. Nie wiedziałam, co się stało. Przelękłam się strasznie. Zajdlowa dopiero teraz płacze. Płacze prawdziwie, prawdziwymi łzami. Następują teraz pytania o godzinę, w której zbrodnia została dokonana. O to, skąd się wziął worek w domu. Wsunęła zwłoki w koszulce, jak twierdzi, do worka i wyniosła na dół. Niosła ciało przed sobą, szła w stronę komórek. Czy miała zamiar ukryć ciało? Nie. Tylko jak zobaczyłam otwarte drzwi od ubikacji, to tam weszłam. I wytrząsnęła ciało z worka? Nie. Więc proszę powiedzieć, jak to było, dokładnie. Chciałam ją oprzeć o deskę, ale mi się to wysunęło. Jak zwłoki wylatywały, usłyszałam łoskot, więc znów się przestraszyłam. I pobiegłam na górę. Nie mogłam do rana usnąć. Dlaczego nie mogła usnąć? Czy miała wyrzuty sumienia? Nie wiem. Jak to? Oskarżona nie wie, czy miała wyrzuty sumienia? Mnie się zdawało, że ona wyszła, że żyje jeszcze. Jak to się mogło oskarżonej zdawać, kiedy sama wrzuciła ciało do kloaki? Ja sobie nie mogłam wyobrazić, że mogłam to uczynić. Zajdlowa, odpowiadając na pytania, podaje szczegóły o anonimach, o tym, jak się nie przyznawała i dlaczego wreszcie się przyznała.
Na pytanie właśnie, dlaczego postanowiła się przyznać, powiedziała, że duży udział w tym miał inspektor Niedzielski, który powiedział, że rozumie, co się zdarzyło, że zdarzyło się nieszczęście i że postara się ją obronić. Okazało się również, że Maria pisała i adresowała sama do siebie listy miłosne czy kartki świąteczne wysyłane od wyimaginowanych adoratorów. Podczas rozprawy odczytano niektóre z nich. Na jednej z nich widniały życzenia typu wiele szczęścia i pomyślności w dniu imienin życzy serdecznie oddany W.F. Druga kartka o treści jeszcze przyjemniejszej podpisana innymi inicjałami. Kartki noworoczne, świąteczne, imieninowe, wszystkie od mężczyzn. Prokurator zadał Zajdlowej pytanie, po co pisała do siebie kartki i listy miłosne. Przecież była w ciężkiej sytuacji finansowej. Czy nie było jej żal pieniędzy na znaczki pocztowe? Pytał Kopczyński. Ale Zajdlowa nie umiała jednoznacznie odpowiedzieć. Mówiła, że po prostu miała z tego przyjemność. Z tego, że sąsiadki widziały, jak to pani Zajdlowa jest lubiana, jak jest adorowana. Może chciała stworzyć iluzję sztucznej i licznej adoracji? Prokurator zadał również pytanie Marii, gdzie poznała swojego ostatniego kochanka. Okazało się, że Stanisława poznała 2 lata wcześniej na wiejskiej potańcówce, gdzie grał na harmonii. Ponoć rozmów na temat małżeństwa między nimi nigdy nie było, gdyż nie dążyła do tego sama Zajdlowa. Ponieważ Gibki był bez pracy, więc nie potrzebowała kolejnej osoby do wykarmienia. W tym momencie sąd zwrócił również uwagę na rozbieżności w zeznaniach, które Maria złożyła w trakcie śledztwa, jakoby właśnie Gibki często wymieniał jako główną przeszkodę do orzęku z Marią właśnie jej córkę Zosię. Z zeznań Zajdlowej wyszło również niestety to, że zdarzało jej się bić Zosię nawet po twarzy. Wspominałam Wam również o tym, że anonimów Maria napisała 2, ale był również i 3 list, napisany do samego Stanisława, przepowiadający mu rychłą i straszną w skutkach zemstę. Nie umiałam wytłumaczyć, dlaczego napisała te wszystkie anonimy, ale oprócz tej wersji, którą powiedziałam Wam u góry, to jedną z wersji było też to, że brat Marii wyraził się w ten sposób odnośnie zaginięcia Zosi. Jak się Zosia nie znajdzie, to nie chcę cię więcej znać. Ezeser Niedzielski tak mówił na sali rozpraw. Ponieważ w tym czasie zanotowano już 3 wypadki zaginięcia dziewcząt, zainteresowałem się osobiście zameldowaniem, jakie złożyła do komendy policji Maria Zajdel. Przyjąłem Zajdlową u siebie w gabinecie. Powiedziała mi, że Zosia po powrocie ze szkoły zabrała się za odrabianie lekcji. W tym czasie Zajdlowa zeszła na podwórze, a kiedy wróciła, Zosi już nie było. Ponieważ poszukiwania za zaginioną nie dało rezultatu, a w międzyczasie Zajdlowa otrzymała list z pogróżkami, postanowiła zwrócić się o pomoc do policji. Była przesłuchiwana na różne okoliczności przez 4 godziny. Jeden z oficerów policji oświadczył Marii, gdy ta przebywała właśnie w celi, że na szyi Zosi są widoczne małe ranki, takie małe zadrapania. I poprzez zbadanie tych ranek będzie można ustalić, kto udusił dziewczynkę. Maria, gdy to usłyszała, większość następnego dnia spędzała na obgryzaniu swoich paznokci, ponieważ wierzyła, że jeśli paznokci nie będzie, to nie będzie śladów zbrodni. Nie rozumiała, że takimi czynami rzucała na siebie jeszcze większe podejrzenia. Przesłuchano również 12 świadków, w tym m.in. panią Szumachową, będącą wychowawczynią Zosi, która wystawiła jej bardzo dobrą opinię. Jedna z sąsiadek stwierdziła, że pragnęła, by jej dzieci były tak dobre i wyrozumiałe jak Zosia. Druga sąsiadka utrzymywała, że na 1000 matek ma tylko 1 tak dobre dziecko jak Zosia. Okazało się, że Zosi zdarzało się narzekać na to, jak traktuje ją jej własna matka. Tak zeznała koleżanka dziewczynki, mała Aldonka Pech, a jej matka Adela Pech zarzekała się, że mogłaby mieć takich dzieci 15 i mniej zmartwień niż z jednym innym. Zosia również czasami sypiała w domu Aldonki Pech. Zeznawał również sam Stanisław Gibki, którego dzienniki nazywały dżentelmenem z Bałut. Młody człowiek, podmiejski elegant, blondyn średniego wzrostu o szerokich ramionach. I w jakim świetle owy dżentelmen przedstawił swoją byłą ukochaną? No, powiedziałabym, że raczej w dość negatywnym. Tak wyglądał dialog między Gibkim a prokuratorem. Zajdlowa szantażowała mnie na ulicy. Cóż to znaczy? Pada pytanie od stołu sędziowskiego. Zaczepiała mnie i prosiła, żebym do niej poszedł. I świadek nie chciał? Nie. A przecież jednak poszedł. Tak, bo słodko prosiła. Czy inni mężczyźni też bywali u niej? Obcowali z nią? Tak. Olejniczak przygadał ją po pijanemu na ulicy. Inni też mi opowiadali. Więc świadek wie, że Olejniczak obcował Zajdlową, że bywał u niej w domu? Może utrzymywał z nią stosunki?
Tak. Skąd świadek wie? Bo mówił, że był u niej i że byli w kinie. A po kinie? Tego nie wiem. Więc na jakiej zasadzie świadek to mówi? No bo jak ja przychodziłem, to chyba i inni. Mówili, że ktoś ze Zgierza też. Kiedy wasze stosunki uległy rozluźnieniu? Po anonimie. Zajdlowa była za mądra. Tak zeznaje Gipki. Potem pytany przez obrońcę ciągnie dalej swoje iście dżentelmeńskie wynurzenia. Pan twierdzi, że pierwszy stosunek zaproponował panu Zajdlowa? Nie. Ja zaproponowałem. Czy pan często urządza sobie takie idylle? Uchylam to pytanie. Czy pański brat utrzymywał stosunki ze Stefaniakówną? Przecież nie płciowe, on ją zna. Kto pańskim zdaniem stoi wyżej moralnie? Stefaniakówna czy Zajdlowa? Stefaniakówna to porządna kobieta. A Zajdlowa nie? Nie. Na jakiej podstawie pan to twierdzi? Mówiłem przecież. Jak byłem ja, to byli i inni. Czy pan nie ma jakiegoś żalu do Zajdlowej? Pewnie, że mam. Przez nią siedziałem w więzieniu. Kiedy miał pan pierwszy stosunek z Zajdlową? W 4 dni po poznaniu jej. A w śledztwie mówi pan, że to było tego samego dnia. Może. Nie pamiętam. Także jak widzicie, Stanisław summa summarum nie wypowiedział się zbyt dobrze o swojej byłej kochance. I prawie półgodzinną mową końcową wygłosił prokurator Kopczyński. I tutaj zacytuję wam dziennik Echo z 27 kwietnia. Ja wiem, że dzisiaj dużo z tych cytatów, ale naprawdę są to bardzo interesujące spostrzeżenia tych ludzi, dlatego pozwalam sobie przytaczać wam te cytaty. Prokurator powiedział tak. Łudziłem się jako człowiek, że tak potworna zbrodnia mogła być dokonana tylko przez człowieka nienormalnego. Zajdlowa okazała się całkowicie poczytalna. Dokonała zbrodni dla zbrodni, bez żadnych pobudek. Bo jakież mogą być motywy, dla których matka zabija własne dziecko? W ciągu kłamliwych zeznaniach oskarżonej trzeba było doszukiwać się prawdy dla zbrodni. W grę wchodziły 3 osoby. Matka, córka i amant. Zresztą, zupełnie nieciekawy. Nie twierdzę, że randewu 30-letniej kobiety posiadającej dorosłe dziecko dezawuuje ją, ale muszą zarzucić oskarżonej, że odbywała je w sposób niewłaściwy, bo w obecności córki. Stwierdzam, że Zajdlowa zabiła córkę z premedytacją, ponieważ była jej zawadą, ponieważ czuła, że traci szansę na rynku panińskim. Nawet amant umie liczyć i musi dać matce 12-letniej córki w przybliżeniu 40. To dziecko przyszło na świat już z przekleństwem. Zajdlowa od 2 lat podświadomie planowała zbrodnię. Plan dojrzał nagle. Wypełniła go całkowicie. Jako przedstawiciel zdeptanego prawa zastanawiam się, jaka kara będzie współmierna z czynem dzieciobójczyni, która wiła sobie miłosne gniazdko nad kloaką. Nie wierzą w jej skruchę. Może poczuję ją w dniu święta matki, gdy inne dzieci wręczać będą kwiaty swym rodzicielkom. Proszę o karę dożywotniego więzienia dla oskarżonej. Na koniec prokurator odczytał jeszcze ostatnie życzenia w laurce, które Zosia napisała na kartce okolicznościowej na tę okazję. Niech twe życie trwa jak najdłuższe lata. Mecenas Zaleski za to uważał, że Maria jest niepoczytalna i możliwa była omyłka ekspertów z dziedziny psychiatrii. Uważał, że Zajdlowa działała w afekcie i bez wątpienia nie zatraciła człowieczeństwa. W konkluzji oczywiście prosił o łagodny wymiar kary. Maria otrzymała również możliwość tak zwanego ostatniego słowa, ale nie mogła wydobyć z siebie prawie żadnego poprawnie złożonego zdania. Powtarzała tylko kilka razy: wysoki sądzie, wysoki sądzie, ale nie była w stanie powiedzieć, o co prosi sąd. I takim sposobem po 2 godzinach narad, o godzinie 21, zapadł wyrok. Maria Zajdel została skazana na dożywocie z dożywotnią utratą praw. Wymiar kary został podyktowany winą udowodnionej, brakiem skruchy, matactwem, zachowaniem Marii po dokonaniu zabójstwa i przede wszystkim brakiem uczuć ludzkich i macierzyńskich. Dość obszerne to uzasadnienie wyroku zostało umieszczone w głosie porannym z 1 czerwca 1938 roku i przytoczę wam tę treść. Na podstawie zeznań świadków sąd uznał za udowodnione i niewątpliwe następujące okoliczności.
Przebieg zdarzeń poprzedzających śmierć Denatki i następujących po nim wyklucza, zdaniem sądu, przypadkowość zabójstwa Zofii Zajdel. Została uderzona 2 razy młotkiem z tyłu, a po uklęknięciu na łóżku i skierowaniu rozłożonych rąk do matki, została przez nią chwycona za ręce i szyję, przyciągnięta przez łóżko obok stojące, a następnie przez przyciśnięcie krtani i uduszona. Opisany wyżej przebieg zdarzeń wyklucza możliwość szamotania się, wyklucza możliwość przygniecenia Denatki ciałem oskarżonej. Akcja opisana przez oskarżoną wymagała przejścia za ścianę tylnej łóżka do boku łóżka stojącego obok. To wyklucza istnienie zdarzeń gwałtownych, wymykających się spod kontroli oskarżonej, których rezultatem mogłaby być przypadkowa śmierć Zofii. Sąd nie przyjął tłumaczeń oskarżonej co do popełnienia zbrodni pod wpływem silnego wzruszenia. Maria Zajdlowa twierdziła, że wyprowadziła ją z równowagi uwaga Denatki. Treści tej uwagi nie pamięta. Sąd stanął na stanowisku, że Zofia w ogóle nie wypowiedziała słów, które mogłyby Marię wyprowadzić w stan silnego wzruszenia. Rzekome oszołomienie proszkami kupionymi tuż przed zabójstwem nie mogło sprzyjać wystąpieniu silnego wzruszenia. Nie było bezpośredniego bodźca wywołującego to wzruszenie. A nadto proszki użyte przez Zajdlową mają raczej działanie uspokajające, paraliżujące reakcję nerwową, a nie podniecające. Nie mógł zdaniem sądu wywołać uniesienia oskarżonej konflikt z 12-letnim dzieckiem. Dziewczynką posłuszną, grzeczną i pracowitą. Dzieckiem normalnym. Oświadczenie matki, iż córka jej była podła i dokuczliwa, nie zostało potwierdzone żadnymi faktami. Niepojęta jest tedy rzeczą, aby dorosła kobieta, matka, znalazła się w takim konflikcie z dzieckiem, drobnym i słabym, aby w przystępie szału uderzyć ją młotkiem, a następnie dopiero szarpać się z nią i w toku szamotania przypadkiem ją udusić. Sam moment uchwycenia za gardło musiałoby mieć swoje źródło w stanie wściekłości wywołanej czy to słowem, czy też czynem Denatki i musiałoby zostać zgoła inne ślady zewnętrzne. Słowa takiego i czynu oskarżona nie podaje, a ślady uduszenia są tak charakterystyczne, iż doprowadziły sąd do wniosku, że Maria działała z całą świadomością, spokojnie, a może nawet na zimno. Ocenę świadomości oskarżonej w chwili popełnienia zbrodni potwierdza opinia biegłych, uznająca, iż zapamiętane szczegółów zbrodni wyklucza w chwili jej dokonywania istnienie afektów patologicznych. Przewód sądowy niczym nie zachwiał tej opinii. Na stan rzekomych afektów Marii rzuca światło jej postępowanie, podjęte bezpośrednio po zabójstwie. Nie może ono być wytłumaczone ani uniesieniem, ani przerażeniem. Oskarżona natychmiast przypomina sobie, że ma gdzieś worek nieużywany od 2 lat. Pakuje zwłoki do worka, wrzuca ciało do otworu kloaki, zabiera worek i wraca do domu. Pamięta, że dziecko wpadło w koszulce, a więc widziała, jak dziecko wpadło. Zdaniem sądu, odruchowe pragnienie ukrycia trupa spowodowane obawą kazałoby wrzucić zwłoki razem z workiem. Obnażenie zwłok miało na celu ukrycie nieulegających szybkiemu gniciu przedmiotów. Koszulkę, zdaniem sądu, oskarżona spaliła razem z płaszczem, sukienką i bucikami. Uniesienie i związane z nią przerażenie po stwierdzeniu śmierci dziecka wywołałoby inną reakcję. Wydarłoby z piersi matki okrzyk, kazałoby jej z rozpaczy wołać o ratunek. Nic tego, co zrobiłby zwykły, pełen obaw człowiek, nie zrobiła oskarżona. Utrwala to sąd w przekonaniu, że oskarżona działała z rozwagą, nie tylko po dokonaniu zabójstwa, ale i w czasie jego dokonywania. Przypadkowość zabójstwa wywołałaby chwiejność równowagi nerwowej w zdarzeniach następujących po wypadku. Tego jednak nie było. Oskarżona przybyła do policji ubrana w wyszukaną elegancją, nie załamała się, gdy jej okazano dowody winy. Przeciwnie, symulowała omdlenie. W toku dochodzeń podawała coraz to inne szczegóły, aby przewlec poszukiwania, a tym samym ułatwić zatarcie śladów zbrodni. O ile listy anonimowe i wersje o zaginięciu mogłyby być dowodem normalnej obawy przed karą, o tyle niczym nie usprawiedliwione jest beztroskie zachowanie się morderczyni w domu i w policji. Nie spazmowała, sypiała dobrze. Zdaniem sądu oskarżona prowadziła akcję zaplanowaną nie po zabójstwie, ale znacznie wcześniej. Sąd nie stwierdził z całą wyrazistością, dlaczego Zajdlowa popełniła zbrodnię. Pewne jednak momenty pozwoliły dojść do przekonania, iż myśli o usunięciu dziecka nurtowały oskarżoną przez dłuższy czas, a fakt zabójstwa nie przyszedł nagle, lecz był jedną z form usunięcia przeszkody – dziecka. Na zasadzie powyższych danych sąd doszedł do przekonania, iż oskarżona Maria Zajdlowa popełniła zarzucone jej zbrodnię, że kwalifikacja przestępstwa z artykułu 225 jest słuszna i zasadna.
Przy wymiarze kary sąd rozpatrzył raz jeszcze wszystkie okoliczności czynu, jego przebieg i charakter oskarżonej. Oskarżona nawet w sądzie nie wykazała skruchy, nie ujawniła przebiegu zbrodni, szczegółowo i szczerze. Całe jej postępowanie było świadomym matactwem. Stosunek do dziecka za jego życia, wyzyskiwanie jego młodych sił, brak zainteresowania jego życiem, fakt zabójstwa i jego przebieg kazały uznać u oskarżonej brak cech ludzkich, brak cech macierzyńskich. Wartość oskarżonej znajduje obraz w jej działaniu, w czasie zbrodni i po jej dokonaniu, w działaniu zimnym, wyrachowanym, pełnym matactw, w obliczu zwłok własnego dziecka. Nikczemność pobudek zbrodni kazała sądowi ponownie uznać brak cech człowieczeństwa u oskarżonej. Sąd uznał, że oskarżonej nie zmieni ani życie, ani jakakolwiek kara ograniczonego pozbawienia wolności. Pobudki i sposób dokonania zbrodni nakazują wyeliminowania oskarżonej spośród społeczeństwa, aby jej interes moralny, a nawet fizyczny, nie był narażony kiedykolwiek na ponowny wstrząs, jaki nastąpił przez dokonanie zbrodni przez oskarżoną. Okrucieństwo moralne oskarżonej występuje z przerażającą nagością w ujawnionym fakcie wyuzdania obyczajowego, pozwalającego na odbywanie stosunków płciowych ze sprowadzonym prawie z ulicy Gipkiem w obecności 12-letniej dziewczynki. Oskarżona nie umiała korzystać ze współżycia z ludźmi, nie oddała dziecka nikomu, nie odesłała do rodziny, lecz zabiła. To wszystko kazało sądowi odsunąć oskarżoną od dobrodziejstw życia i uchronić w ten sposób interes publiczny przed dalszą występną działalnością, działalnością niebezpieczną, zimnego, wyrachowanego, kłamliwego, bezlitosnego, cynicznego, okrutnego i amoralnego człowieka. Jedyną słuszną sankcją wobec oskarżonej sąd uznał dożywotnie więzienie. Po zakończeniu rozprawy Zajdlowa natychmiast została przewieziona do więzienia przy ulicy Sterlinga 16, gdzie miała czekać do rozprawy apelacyjnej, którą oczywiście zaraz po wyroku zapowiedział mecenas Zaleski. Tłum oczekujący do wieczora przed gmachem sądu otoczył samochód więzienny, którym przewożona była Zajdlowa, krzycząc jeden przez drugiego: Gorgonowa jedzie precz z nią, zabiła dziecko. Najważniejszym punktem apelacji według mecenasa miało być powtórzenie badań psychiatrycznych, czy aby nie zaszły jakieś nowe przesłanki do tego, aby wyrok Zajdlowej złagodzić. Z tego co doczytałam, to kobieta została przewieziona następnie do więzienia przy ulicy Kopernika, gdzie znajdował się oddział kobiecy. Tam stwierdzono u Marii, cytując jeden z dzienników, złośliwą anemię i znaczny upływ sił. Z tego też powodu musiała zostać uiszczona w więziennym szpitalu. Ciekawą informację znalazłam w lipcowym wydaniu Ilustrowanej Republiki. Otóż kilka tygodni po tym, jak Stanisław Gipki został wypuszczony z aresztu i postępowanie przeciwko niemu umorzono i oczyszczono z wszelkich podejrzeń, na ulicach Łodzi zaczęto kolportować broszurki zawierające piosenkę o zbrodni łódzkiej Gorgonowej. Z treści piosenki wynikało, że Gipkiemu zarzuca się współudział. Stanisław oczywiście złożył skargę przeciwko Marii i Walentemu Kotarskim jako wydawcom i kolporterom oraz drukarzowi Henochowi Reichmanowi. Sąd skazał panią Kotarską i pana Reichmana na tydzień aresztu, a pana Kotarskiego, nie wiedzieć dlaczego, uniewinnił. 18 sierpnia 1938 roku odbyła się rozprawa apelacyjna, która przyniosła dość nieoczekiwany zwrot akcji, ponieważ mecenas Zaleski zdołał uzyskać dopuszczenie w drugiej instancji biegłych psychiatrów, doktora Kurzeniowskiego i doktora Higiera. Psychiatrzy zgodnie ustalili, iż Maria jest typem histeryczki, ma zmniejszoną poczytalność, wybitne skłonności do nerwowych odruchów, płaczu, drżenia, jednocześnie ma skłonności do konfabulacji i fikcyjnego traktowania zagadnień życiowych. Przedłożyli również wniosek o to, aby Maria pozostała w zakładzie dla nerwowo chorych w Tworkach pod Warszawą kolejne 7 tygodni, gdzie miała być w dalszym ciągu badana. I sąd apelacyjny przyjął ten wniosek psychiatrów i po okresie badań obserwacyjnych Maria miała ponownie stanąć przed sądem. Psychiatra dr Galus uważał, że Zajdlowa powinna do czasu rozprawy apelacyjnej przebywać w Tworkach, a nie w zwykłym więzieniu. I jako ciekawostkę wam powiem, że w Głosie Porannym z 28 grudnia 1938 roku znalazłam dosłownie notkę informującą, że Zajdlowa została przewieziona do więzienia na Pawiaku, do tak zwanej Serbii, gdzie wyrok odsiadywała również Rita Gorgonowa. Choć z tego co czytałam, to Gorgonowa została osadzona w Fordonie w Bydgoszczy i w innych źródłach czytałam, że tam również trafiła Zajdlowa, więc tutaj znowuż taka mała nieścisłość. Niestety dla Marii
Wyrok dożywocia został podtrzymany, a mecenas Zaleski szykował się już do złożenia skargi kasacyjnej. Wciąż utrzymywał, że wyrok zapadł w stosunku do osoby nie do końca odpowiedzialnej za swoje czyny, w szczególności w momencie dokonywania zbrodni, a sama Maria nagle odwołała wszystkie swoje dotychczasowe zeznania, które rzekomo były wymuszone, i listy, które miały być napisane jej ręką, zostały jej tak naprawdę podrzucone. Mecenasowi Zaleskiemu nie udało się jednak wydostać kobiety z więzienia. Jej los był już praktycznie przesądzony i powoli zaczynała oswajać się zapewne z myślą, że spędzi resztę życia w więzieniu. Jej sytuację zmienił dzień 2 września 1939 roku, kiedy generał Władysław Bortnowski, dowódca Armii Pomorze, zdecydował się wypuścić wszystkie więźniarki z Fordonu, w tym właśnie Marię Zajdlową. Próbowałam dociec, co się z nią stało w trakcie wojny lub być może po wojnie, czy ją przeżyła, czy założyła nową rodzinę. Niestety, ku mojemu prywatnemu rozczarowaniu, ponieważ nie lubię tak zostawiać spraw, nie udało się znaleźć nic, ale liczę na to, że może wy macie jakieś dodatkowe informacje na temat jej dalszych losów. Będę wdzięczna za jakieś nieznane mi fakty, dodatkowe informacje, które wy być może posiadacie. I na dzisiaj to wszystko, co dla was przygotowałam. Dziękuję wam za wysłuchanie dzisiejszej historii. Mam nadzieję, że była ona dla was choć trochę interesująca i podzielicie się swoimi spostrzeżeniami w komentarzach. Trzymajcie się cieplutko, uważajcie na siebie, bądźcie zdrowi, jeśli możecie, zostańcie w domach i do usłyszenia niebawem.